Jadę na prawo. Chodź! Panie pułkowniku, szef sztabu brygady podpułkownik Łaskowicz melduje pod oddziałem na uroczystej zbiórce z okazji wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik króla Stefana Batorego. Witam, panie pułkowniku. Szanowni Państwo, głos zabierze dowódca 9. Węgierskiej Brygady Kawalerii Pancernej, pan pułkownik Jan Ryc. Panie, panowie oficerowie, podoficerowie, szeregowi, pracownicy wojska, nasi drodzy goście. Spotykamy się dzisiaj na uroczystym apelu z okazji wmurowania aktu erekcyjnego pod pomnik króla Stefana Batorego, patrona 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Z tej okazji w imieniu żołnierzy, pracowników wojska oraz swoim własnym witam bardzo serdecznie przybyłych na dzisiejszą uroczystość szanownych gości. Pana starostę powiatu braniewskiego, pana Krzysztofa Kowalewskiego. Burmistrza miasta Braniewa, pana Henryka Mrozińskiego. Przewodniczącego Rady Miasta Braniewa, pana podpułkownika rezerwy Tadeusza Baryckiego oraz Rady Miasta Braniewa. Pana pułkownika rezerwy, naszego wypróbowanego przyjaciela Bogdana Wolnego, byłego zastępcę dowódcy jeszcze 9. Brygady Kawalerii Pancernej. Witam bardzo serdecznie pana posła na Sejm Rzeczypospolitej, pana Wojciecha Pękalskiego. Witam również Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej imienia króla Stefana Batorego z prezesem panem podpułkownikiem rezerwy Romanem Balcerakiem. Witam bardzo serdecznie wszystkich zaproszonych przez nas gości, wszystkich fundatorów oraz tych, którzy zaszczycili naszą dzisiejszą uroczystość. Po prawie rocznych staraniach o wybudowanie pomnika naszego patrona, króla Stefana Batorego, udaje nam się w dniu dzisiejszym, mimo niesprzyjającej pogody, murować akt erekcyjny tego przedsięwzięcia. Wiem, że wszyscy żołnierze, pracownicy wojska, jak i szanowni państwo, byliście w to bardzo zaangażowani. Za to wam w imieniu wszystkich żołnierzy i pracowników serdecznie dziękuję. Wiem, jak wiele to dla nas wszystkich znaczy. Wiem, jak wiele znaczy dla nas nasz patron, król Stefan, który przez 10 lat stał na czele państwa polskiego i wywarł niezatarte piętno na życiu i funkcjonowaniu tego państwa. Wszyscy jesteśmy mu za to ogromnie wdzięczni. Jestem przekonany, że ten skromny akt w postaci teraz wmurowania aktu erekcyjnego, a następnie wybudowania pomnika króla Stefana Batorego będzie tylko najmniejszą cząstką wyrazu naszej wszystkich tutaj zebranych wdzięczności dla tego, co zrobił król Stefan Batory dla Polski. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie podpisany i wmurowany akt erekcyjny podpomnik króla Stefana Batorego. Dnia 23 czerwca 2014 roku za czasów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Władysława Komorowskiego, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pani Ewy Kopacz, marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pana Bogdana Borusewicza, prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej pana Donalda Tuska, ministra obrony narodowej pana Tomasza Siemoniaka,
dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, pana generała broni pilota Lecha Majewskiego, dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej, pana generała dywizji doktora Leszka Surawskiego, dowódcy 9 Branieckiej Brygady Kawalerii Pancernej, pana pułkownika dyplomowanego Jana Rydza. Przy udziale zaproszonych fundatorów i gości złożoną 20. rocznicę sformowania 9 Branieckiej Brygady Kawalerii Pancernej akt erekcyjny o kamień węgielny pod budowę pomnika króla Stefana Batorego. Pragniemy, by tak wyróżniona postać tego wybitnego monarchy i wodza stała się dla nas jaskrawszym wzorcem rzemiosła i talentów wojskowych, by inspirowała nas do jeszcze lepszej służby i pracy, a także by skłaniała do prezentowania patriotycznych postaw w życiu codziennym w społeczności braniewskiej, a w szczególności młodzieży, a ponadto przyszłe pokolenia Polaków. Thank you.